Witajcie ludzie, z tej strony Kyrzy, a to jest kolejny odcinek Simon the Soccer 2. Jak widzicie, ostatnio dostaliśmy śluzowicę ze skarbca i wracamy do Kalipso. Kojarzycie tego typka z początku? Gdzie ja jestem? Chyba trzeba było skręcić w lewo przy Albuquerque. Lepiej zapytam kogoś o kierunek. Nie wiecie może, gdzie jest sklep Kalipso? Zwykłe nie by styknęło. Gotowe, szefie. Związałeś go mocno i dokładnie? Żelaznym łańcuchem, szefie. To teraz idź i postaw główny żagiel. Już postawiony, szefie. Inaczej byśmy nie płynęli, szefie. Już postawiony, mówisz? Tak, szefie. Okej. Tak, szefie. A co z innymi żaglami? Co z nimi, szefie? Też już postawione? Też, szefie. Sam widziałem, szefie. No to idź i pozachowywuj się trochę jak marynarz. Dziękuję, szefie. Dobra, wy szczury lądowe. Chcę wiedzieć, kto tutaj rządzi. Ja. Jasne? Kapitan Long John Silver. Jak tuszę. Widać po mnie od razu, że mnie byle kto. Więc za jakiekolwiek głupoty, no wiecie. Ucieczka i takie tam. Będę surowo karał. Chciałbym także zaznaczyć, że będziecie sprzedani jako niewolnicy, kiedy dopłyniemy do Kalii. To tak dla informacji. Przepraszam. Tak? W końcu możemy się odezwać. A powiesz padł szybko 10 razy? Padł. To poczucie humoru. Dobra, teraz będziemy musieli się wykombinować. Mister dowcip żyleta znowu uderza. Będziemy musieli jakoś wykombinować, jak się stąd wydostać. Oczywiście nie możemy się ruszyć, bo nas ogranicza ten łańcuch, więc... Może ty nam jakoś pomożesz, twoje dzielu. Przepraszam. Cicho tam, rozmyślam. Nienawidzę, jak ktoś gada, gdy rozmyślam. Czy my się skądś nie znamy? Mówiłem cisza. Pomóc w czymś? Nie potrzebuję pomocy od głuponi. Okej. Nie sądzę, by docenił mój kunszt konwersacji. Mamy kości. Związany nie dosięgnę. A mamy coś, żeby coś tu zrobić? Nie wydaje mi się. To jest dobre pytanie, co tutaj zrobić teraz? Nie chcę się niepotrzebnie przemęczać. W ogóle łańcuch możemy jakoś tutaj... Co możemy jeszcze tu kliknąć? Kliknąłem M10, żeby zobaczyć interaktywne rzeczy, szczerze mówiąc. Nie sądzę, by docenił mój kunszt konwersacji. Tylko te dwie rzeczy. Mógłbym coś poczarować. O, mógłbyś. A, to taki tip. Mamy tą książkę dalej? Mamy książkę przecież. God damn, zapomniałem o tym zupełnie. To chyba moja jedyna opcja. S'il vous plaît. Hokus pokus. A la kazam. Magio, uwolni mnie stąd. Nice. No proszę. Ale numer. Ty, sadza, wypchaj się. Co właśnie możemy wziąć?
Zostawiłem czaszkę, ale wziąłem przepaskę. No i ty dostarczy, idziemy stąd. A ty niby gdzie idziesz, co? Taki mały wyskok do kibelka. Ejże! Tak, szefie! No dobra. Wy, parko zaśmierdłych, przebrzydłych szczurów lądowych. Ja, jako kapitan tego statku, po namyśle zdecydowałem, że nie sprzedam was handlarzom. Aby zaspokoić moje sadystyczne żądze, jestem zmuszony zabić was obu. Przeto dziś, w samo południe, obaj zawiśniecie na szubienicy. Ej, kapitanie? Nie teraz. Rozmawiam z więźniami. A ja będę przyglądał się z przyjemnością, jak... Ej, kapitanie? Nie przerywaj mi teraz, proszę. To dość ważne, kapitanie. Może poczekać te 30 sekund. Więc... A tak. A ja będę przyglądał się z przyjemnością, jak wasze karki łamią się i Naprawdę, powinien pan wiedzieć, szefie. Dobra, ale lepiej, żeby to było ważne. Nie mamy szubienicy, szefie. Nie ma szubienicy? Nie, szefie! Bo co? Nigdy nie było, szefie. Dokładnie w południe poznacie straszliwy smak izby tortur, gdzie jeszcze nikomu się... Ej, kapitanie? Izby tortur też nie mamy, co? Goddammit. Nie ma szubienicy ani tortur. Mamy w ogóle coś niebezpiecznego na tym statku? Nie za bardzo. Przepisy PHP, szefie. Ale mamy całkiem ostre łyżki, szefie. Moment. Mam nowy pomysł. Dobra. Słuchać tam. Mała zmiana planów. W samo południe... Obaj zostaniecie zepchnięci z deski wprost w rojące się... Mamy chyba deskę, co? Chyba nie proszę o zbyt wiele. Chodzi o to, że... Nie mów wbrew przepisom, co? Nie. Jest połamana. Właśnie ją sklejamy, szefie. Dobra. Okej. W samo Raczej około trzeciej, szefie. Dokładnie 2:55 obaj zostaniecie zepchnięci w rojące się od rekinów wody. Nie roją się, szefie. Nie mów mi, że nie ma tu rekinów. Nie ten klimat. Za zimno, szefie. Przeciętny rekin preferuje bar... Czy jest tu jakiekolwiek, choć trochę niebezpieczne życie wodne? Jest jeden delfin o sarkastycznym usposobieniu. Delfiny nie są groźne, nie? Prowadzą marynarzy do brzegu, nie? Nie ten, szefie. Prowadzi ich wprost na rekiny. Takie już miewa humory. Okej. Dobra. Podsumuję. 2:55 zepchniemy was w rojące się od delfinów wody. Wprost w objęcia śmierci. Czy tak już było okej? Tak, szefie. Jakieś problemy albo coś? Nie przekraczamy jakichś przepisów przypadkiem? Nie, szefie. Okej. Do tego momentu jednak możecie się okazać przydatni. Podoba mi się twój wygląd. Mój osobisty majtek miał kilka dni temu nieszczęśliwy wypadek. Możesz go zastąpić. Jak będziesz dobry, to może nawet oszczędzę ci życie. Ejże! Tak, szefie! Dawać go do mojej kajuty! Tak, szefie! Czy wiesz, co osobisty majtek powinien robić? Nie, szefie. Nie, szefie. Ja też nie. Lepiej idź pogadać z kimś z załogi. Pewnie oni wiedzą, okej? Tak, szefie! Na razie
Możesz się trochę popętać po okolicy. Tak, szefie. Dobra. Tak, szefie. No w końcu się gadanina skończyła. Mamy mało czasu, bo o 15. Fuks. Teraz tylko muszę znaleźć śluzowicę i wrócić do portu. O 15.05, za 5 po trzeciej zostaniemy zabici. Tak więc trzeba się spieszyć. Mamy tutaj papugi, które wiem, że na pewno się przydadzą. Weźmiemy sobie niebieską. Albo czerwona, też może być czerwona, spoko, nie ma problemu. Poczytamy pamiętnik, tak, konkretnie notes. Tak wystarczyło zrobić? To nie działa. O, ale jesteś śmieszny. Lepiej nie. Kapitan może zauważyć. No to otwórzmy, nie wiem. Co za dziwna sugestia. Popatrz na to, dziękuję. 22 maja. W końcu kupiliśmy nowiutki statek. Chyba najpierw popłyniemy złupić stolicę. 24 maja. Coraz fajniejszy ten piracki biznes. Majtek Jim Hawkins wypadł za burtę i się utopił. Załoga się ze mnie nabija. 26 maja. Moje urodziny. Dostałem 5 talonów na darmową szklankę rumu. Myślą, że są zabawni. 27 maja. Totalnie znudzony dowcipami o mojej bieliźnie. Jeszcze jeden spróbuje i się doigra. 28 maja. Straciłem dla przykładu 3 załogantów. Teraz inni się już nie ośmielą. 29 maja. Załoga stała się subtelniejsza. Nie wiem, kogo winić. Odbiję sobie na tych 2 więźniach, których złapaliśmy w stolicy. A, jest już jakaś pocztówka. To kartka z Kalirii. Drogi LJ, bawię się przed nim. Dobra pogoda, pyszne posiłki. Spotkałem cudowną parę z południa. Żałuj, że cię tu nie ma. Kapitan H. PS. Wspaniały widok na zatoczkę, nieprawdaż? Mamy pocztówkę, na pewno się przyda. Zamknij to już. W ogóle jest coś tutaj w szafie? Na razie mam dość kłopotów związanych z szafami. A, spoko. Myślę, że tu już wszystko załatwiliśmy, więc spokojnie możemy wyjść. I zobaczmy, co się tutaj dzieje. Bo w sumie nie pamiętam, co tu jest. Okej. Tu potrzebujemy... Chupki. Przeszkadza mi ten hamak. Nie, zrób coś z nim. Nie mam niczego nożyka podobnego. Więc... Nie wiem, bierz to. To, nie wiem. Masz tutaj dużo metalowych rzeczy. Kupa bezużytecznego śmiecia. Ja to co, tą chupkę na razie olewamy? Chyba tak zrobimy. Po prostu szczerze mówiąc nie pamiętam, co tu trzeba zrobić. Tak więc zrobimy to, co pamiętam. A więc pogadajmy z tymi ludźmi. Znaczy z nim się nie dogadam, ale na spróbujemy. Na rozmowę jest zbyt pijany. Spoko? A z tym spokojnie pogadamy. Czołem! Ty jesteś tym nowym majtkiem? Tak jest. Znasz się na węzłach? Nie wiem. Nie próbowałem. O! Więc... Jak tam okularki? Nie stać mnie było na nic lepszego. Nie znalazłem pasującej przepaski na oko. I teraz czuję się jak idiota. Nie wiesz, jak mogę zejść z tego statku? Jest mnóstwo sposobów, jeśli... Tak? Umiesz pływać. Aha. Wasz kapitan to jeden wielki banan. Powiedz mi coś, o czym nie wie. Kiedy go braliśmy, mówił, że nazywa się Long John Silver. Okazało się, że tak się naprawdę. Ale uważaj na niego. Może być nieprzyjemny. Co powiesz na przepaskę na oko za okularki? Pomaga! Jasne. Okularki się przydadzą.
jak widzicie, w tle jest kłódka i trzeba będzie się jej pozbyć. Na razie! I okulary, krótko mówiąc, są nam między innymi konieczne do otworzenia tej kłódki. Z tym piratem nie gadamy. Halo? Czyżby to nowy majtek? Pewnie. Co robi? Co? Au! A, okej. Pardon? Idź sobie, dobra? Jest mi tak trudno bez twojego marudzenia. Ten facet wysyła jakieś złe wibracje. A trzeba by się go pozbyć, bo potrzebuje młotka i gwoździ. Mam nadzieję, że to tak działa. Tak. Nie zapomnij napisać. Bierzemy gwoździe. Lepiej wezmę też i młotek. Właśnie, bierz młotek. Mam nadzieję, że deskę też możemy wziąć. I zobaczmy, co tutaj w ogóle jest. Za tymi drzwiami. Chyba to jest... Właśnie, to jest to miejsce. Jeszcze raz sprawdzę. Tylko ten typek jest. Może da się coś z nim ustalić. Hej, twardziel! Morda, głupku. Nie masz przy sobie przez przypadek może lampy lutowniczej? A co jeśli mam, głupolu? Mogę pożyczyć? Nie mam ognia, inaczej sam bym się uwolnił. Ale chyba wiem, gdzie ogień może być. Dobra, ale lepiej oddaj, albo porachujesz i kości. Nice. Tylko coś trzeba zrobić z tą lampą lutowniczą? Nie jestem pewny, ale... Wydaje mi się, że ona działała po prostu. Więc rozwalamy łańcuch. Nie mam przy sobie żadnego ognia. A ta kubka nam pomoże. Tylko jak to teraz... Możemy w ogóle dostać się jakoś... na bocianie gniazdo. Taki lunek. Użyj? Tak, robię. Jeszcze się tak nie nudzę, by gadać do śpiących. To jest tak, musimy sprawić, żeby ten... jakby to powiedzieć... To jest tak, że... Staramy się wrócić w stronę właśnie stolicy, do Kalipso. I jeżeli byśmy jakoś zmienili kurs, to ten typek nam niestety przeszkodzi i powie kapitanowi, że zmieniliśmy kurs. Dlatego... Gdzie jest chłopak? Tu jest teleskop. Użyjemy pocztówki na teleskopie. To chyba tyle starczy. Tylko po prostu nawet jak popatrzę na to... Ten... Będzie pewien, że płyniemy w dobrym kierunku. Jeszcze jest jedno miejsce, którego nie odwiedziliśmy. Mianowicie tutaj wyżej. Przepraszam. Ty jesteś tym nowym majtkiem? Pirackim magiem. Bardziej wyglądasz mi na pirackiego barda. Nie ty pierwszy mi to mówisz. Ale skoro nie mamy barda na pokładzie, to... No dobra, jestem nowym majtkiem, okej. Tak myślałem, ale właściwie to dobrze, że wpadłeś. Tak? Ten pokład jest tak brudny, że przyda mu się miotła. Mogę najpierw zadać ci kilka pytań? I tak nie mam zbyt wiele do roboty. Dlaczego?
widzisz papugę? To ostatni krzyk w pirackiej technologii. Chyba ostatni krzyk rozpaczy. Kosztowała kapitana fortunę. Nie wiedziałem, że w ogóle była w tym jakaś radość. Na pewno było to ciekawe. No wiesz, rozpoznawanie gwiazd, świt słońce, a teraz mapa, konsultacja z papugą i tyle. Cóż, chętnie bym jeszcze pogawędził, ale muszę wyczyścić statek przed nocą. Dobra, ale pamiętaj też o tym poziomie. I właśnie też papuga nam troszkę przeszkodzi w kierowaniu się w takim kierunku, jaki nam pasuje, czyli w sensie stolicy. Sternik może zauważyć ten brak. Tak więc podmieniamy. I kierujemy tak, żeby właśnie było w porządku. A co to? Papuga Pentium? Że co? To nowy model. Ma wszystkie ostatnie bajery. 512 piór szybkiego dostępu. Dźwięk stereo 16 bitów. To jest przyrząd naukowy. Ale ledwo co dostaliśmy starą. Żeby nadążyć, sprzęt trzeba często zmieniać. No, ale dlaczego opadła zdrożka? Muszę zainstalować nowy Papug BIOS. Dobra. Ja instalujemy Papug BIOS. Trzeba przylepić tą papugę. Come on. Jest w ogóle coś tu do wzięcia? Okej, tylko te dwa elementy do klikania. O, zadziałało. Zakręcamy. Teraz tylko muszę znaleźć śluzowicę. Spoko. Ale myślę, że na ten odcinek starczy, tak więc dzięki wielkie, że oglądaliście i do następnego razu. Siema.